Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blues Tower Defense 6. Ja to Sejfot, a dzisiaj hardkorowe kolejne wyzwanie, jednakże będę musiał je leciutko zmienić. Wygrało wyzwanie Klątwa w poprzedniej ankiecie od użytkownika Flowey the Flower. Pewnie przekręciłem Ciebie, na pewno Ciebie, Rzeszu, przekręciłem, dlatego Ciebie pozdrawiam bardzo serdecznie i napisz, jak to się czyta. W komentarzu będzie mi oczywiście miło. Tutaj wyzwanie jest ustawione na Half Cache na mapce Space Island. To jest ta mapeczka tutaj, ale niestety ją nie zagram na tym trybie, bo go nie mam. Zagram sobie na alternatywnych rundach. Myślicie, że to będzie również trudne, chociaż wiadomo, tam jest połowa mniej kasy, więc to już jest mega trudne. Ale tutaj bardzo szybko będą leciały trudne jednostki. Ale zagramy w tych samych wszystkich tutaj właśnie wymaganiach, co są tutaj napisane, tą różnicą. Okej, dawno tutaj się nie wchodziłem, bałwan jakiś, wow. Zagramy oczywiście z tymi ustaleniami dla tego wyzwania. Oczywiście będzie mi łatwiej, bo będę miał więcej kasy, no ale alternatywne rundy zrobią swoje i tak czy siak będę miał dosyć ciężko. Zili eksperymentował z nowymi atakami, ale czekajcie, przed tym wszystkim zaraz sobie ładnie tutaj pięknie czytać. Postawmy jakąś jednostkę. Oczywiście, jak się domyślacie, tutaj będę grał głównie statkami i takimi militarnymi jednostkami. Chociaż teraz sobie tak myślę, czy nie lepiej byłoby mi zacząć od kogoś innego, czekajcie. Chyba lepiej będziemy wystartować od helikoptera, bo on będzie tańszy dla mnie, teraz o połowę ceny. Tylko, że on lidów nie będzie widział, ale tak jest tańszy. Kurczaczki, wiecie co, ja go postawię i tak czy siak. Wiem, że może być to średnio opłaca w tym momencie, no ale ja go chcę postawić. I jemu damy Gwendolinkę? Nie, czyli go damy z tyłu. Bo Gwendolinkę i tak to mu nic za bardzo nie da. Okej. Okay. I dajemy na lock in place, powiedzmy tu i będzie chyba idealnie. Okej. Okay. Ezili eksperymentował z nowymi atakami, ale nie wyszło i zaraz z pomagającymi jej magicznymi małpkami przeniosła się do wymiaru klątw i militarne małpki zostały wysłane na ratunek. Okej, czyli gramy militarnymi jednostkami. Nie możesz używać jednostek magicznych, w tym oczywiście Eziliego i Obyna. Tak, tych jednostek nie używamy jak najbardziej. Graj na Half Cache, tu oczywiście gramy na alternatywnych runach, co i tak jest ciężkie, jak zresztą widzicie już w tym momencie. No robi się już jazda. Nawet nie wiem, czy nie zacznę jednak tutaj troszeczkę inaczej. Czyli zbuduję tutaj jednak snajpera. Że tutaj go postawię akurat. Pod strągi. Bo zaraz lidy będą jeszcze leciały i z lidami będę miał też problem. A tak będzie mi troszeczkę łatwiej, przynajmniej lidy będę mógł przynajmniej jakkolwiek rozwalać. By postawić jedną małpkę nie będącą militarną, musisz postawić dwie militarne. Już teraz widzicie, że jest coraz to ciężej, prawda? Okej, okay, dajemy w ten sposób. Nie używaj farm oraz powersów. Co 10 rund ratujesz jedną magiczną małpkę w kolejności. Mag, ninja, super małpka, druid, alchemik. Czyli do 60 rundy mam już wszystkie magiczne odblokowane. Baw się dobrze, jak dojdziesz do 60 rundy i ją skończysz, wyzwanie zaliczone, ale postaraj się do 80. Ja się oczywiście standardowo staram do setnej, wyjdzie jak wyjdzie. Prawda? No to niestety nie poradzę. Dobra, więc teraz tutaj... Aj, dam mu te gogle. Nie używam tego za często, najwyżej go później sprzedamy. Po prostu go później sprzedamy, żeby było lepiej dla nas, ale póki co musimy sobie to jednak tutaj utrzymać. Okej, okay. Runda 10. No to widzicie, powoli te kamo będę już teraz rozwalał, ale tu mówię, to bardzo, bardzo powoli będzie mi szło. I teraz na górze, standardowo macie kolejne 3 wyzwania. I teraz wam mówię, te wyzwania będę nagrywał, ale będą one już rzadziej. Czyli na przykład będzie jedno wyzwanie i dwa odcinki normalne i tak dalej, prawda? Pierwsza wasza propozycja wyzwania to jest prywatny alchemik. Mega trudne, ale ciekawe i chciałbym, żeby ono wygrało tak naprawdę, ale to baci, że do każdej postawionej małpki muszę postawić alchemika 4-0-0. Drogo, pada? Mega drogie to się wydaje i to na pewno będzie ciężkie wyzwanie. Na pewno to będzie ciężkie wyzwanie. No ale okej. Okay. Następnie mamy plaga. Tutaj... Moim dążeniem jest budowanie alchemika 2-4-0 albo 2-5-0.
I oczywiście, jeśli domyślacie, po prostu chodzi o tą przemianę tego alchemika, ale mogę dodatkowo jeszcze budować dart małpki, magów oraz mortale. Oprócz tego, oczywiście. I następnie to jest taktyka. To polega na tym, że w obrębie danej postawionej jednostki mogę stawiać dokładnie tylko te jednostki. Że nie tylko, ale głównie. Czyli jak postawię ninja małpkę w tym miejscu, to kolejną ninja małpkę muszę postawić w jej otoczeniu. Nie mogę postawić jej dalej. Czyli ta pierwsza postawiona małpka jest tym punktem centralnym i wokół niej stawiamy kolejne małpki tego samego typu. Spoko, prawda? Jak najbardziej tak. Okej. Okay. W tym momencie już bym sprzedał snajpera. I postawił nawet kolejnego tego pana. Tak. Mhm. Tak będzie mi najlepiej pójść. I dam temu pod zasięg znowu, czyli znowu też skupiony bardziej na te kanony. Wydaje mi się, że to jest lepsze niż destroyer. Destroyer się przyda oczywiście na rozwalanie tutaj sterowca, ale nie w tym momencie jeszcze. Ja muszę się troszeczkę wzmocnić szybko. Okej. Okay. I tak, o, to będziemy musieli później sprzedać, żeby zbudować tego. Ale mogę przecież postawić sobie jeszcze tutaj tego pana. On będzie mógł nam też ściągać kamo, więc to będzie oczywiście fajne. Raz, dwa, jeszcze jeden upgrade i wtedy każdy będzie widział kamo i to będzie już wtedy mocne. To będzie wtedy bardzo, bardzo mocne. Okej, okay, w tym momencie już widzę kamo, więc to już jest git. Jeszcze dałem mu reaktor, to już w ogóle będzie mi chodzi, no ale oczywiście na to jeszcze chwileczkę potrzebujemy czasu. Temu nabijmy tutaj większego speeda, rzecz jasna, bo to jest bardzo mocne. No i dobra, myślę, że w ten oto sposób daliśmy sobie jakoś tam już radę z tym wszystkim i już nie powinno być tak, jak zresztą na początku, ale zobaczymy, bo sterowiec nas wyjaśni. Sterowiec nam powie, czy nasza taktyka jest w porządku, czy jest taka se. Czy jest taka se, dokładnie. Tak to trzeba nazwać. Okej. Okay. Pierwszego ustawimy na stronga, drugi będzie na first. Aha. I przydałoby się to postawić już pierwszego destroyera. W tym miejscu on będzie spoko. Od razu już idę pod destroyera, bo on będzie na pewno na sterowcy i pod dolną ścieżkę pójdę chyba nawet. Albo pod tą. Nie, myślę, że pod dolną ścieżkę pójdę. Żeby był lekko większy zasięg. Mówię, on ma głównie być tutaj na sterowce. Tak, czy ja dobrze w ogóle mówię? Czy pod tą, żeby miał też tego grapeshota? Nie. Chcemy mieć tą pewność. Chcemy tą pewność, pójdę pod dolną ścieżkę. Bo tutaj tak coś jak ja myślę, że postawimy tutaj wioskę później. Ale to zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze. Ten zasięg jest kuszący, uwierzcie mi. Ten zasięg jest naprawdę mega kuszący, bo on jest dobry. Zasięg jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity. Dobrze. Tu oczywiście dążymy do piątego tieru, rzecz jasna jak zawsze. Ale oprócz tego, no oczywiście upgradujemy wszystkich dalej, jak się tylko da. Dajmy tego, czy to jest wciąganie? Chyba nie wciąganie akurat. Byłbym kolejnego tego, ale czekajcie. Czy ja sobie z tobą poradzę? Okej, tak, tak zrobimy z tobą. No dobra. Poszło tak se. Tak se poszło. Dobra, ten snajper tutaj musi wręcz być, bo bez niego sobie nie poradzimy. Zapomniałem tu powiedzieć, że ten MOAB jest wzmocniony. Całkowicie mnie to wyleciało z głowy i to mnie tak mocno by zabolało teraz. Okej. Okay. Postawimy w takim razie tutaj wioskę. Tutaj wioskę, w tym miejscu będzie chyba lepiej. Nie, tu postawimy wioskę jednak. W tym miejscu. Okej. Okay. Teraz tego wioska ma w zasięgu te małpki. Nie dam ten zasięg, to jest dobre. Nie będę miał tego tańszego, wiem o tym, ale to mi wyjdzie lepiej, to mi wyjdzie lepiej. Będzie teraz większy speed w tym miejscu i pójdziemy tutaj jeszcze pod widzenie kamo dla każdego. I wtedy temu pójdziemy w tą stronę chyba jednak. Dobra, każdy już widzi kamo chyba, za wyjątkiem ciebie. Czy ty widzisz kamo, przyjacielu? Zresztą się on mu daje to kamo, więc... Może nie trzeba tego tutaj mu dać jeszcze ekstra. No zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze. Tak, na pewno ty potrzebujesz boosta. To jest wręcz pewne, że on potrzebuje mieć boosta. Więc temu dajemy tutaj boostika. Tylko czekajcie, bo teraz ustawienie jego kosztowało mnie dwie militarne. No i teoretycznie tak jest, prawda? Teoretycznie tak jest, tylko chwileczkę, muszę tylko sprawdzić jedną rzecz ważną. Tutaj. A, magicznie nie mogę używać, czekajcie. To wait, ty jeszcze wait. A czekajcie, co 10. rundę odblokowuje mi się w kolejności
Ninja, aha, alchemik dopiero jest na 60 rundzie do odblokowania. Okej. Okay. Dobrze, że zobaczyłem sobie od razu na to, bo na razie stawiałem militarne głównie. Nawet oczywiście wioskę, ale do wioski postawiłem tutaj kolejne małpki, z których nie ma żadnego problemu z tym pewnie. Nie dotyczy darmowej tarty małpki. Darmowki nie postawiłem w ogóle, więc spoko. Tego problemu nie ma żadnego. Aj! To by mnie zabolało za bardzo, więc muszę teraz szybciutko przerwać to wyzwanie i wrócić do niego. No tak, tu musiałem wyjść, bo to by się skończyło źle. To uwierzcie mi, to by się źle skończyło. Ja mam 7000. 7000 niewydane. A w ogóle nie wiem, czy my jeszcze Gwendoliny nie mam. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Gwendolinka chodzi. Spokojnie, spokojnie, nie uderzajcie. Gwendolinka chodzi do nas. Teraz mam odblokowane, z tego co tutaj rozumiem, już maga, ninja małpkę i super małpkę. I druida. 10, 20, 30, 40, nie. I alchemika też, bo to już jest 50. Czyli już mam odblokowane wszystkie rodzaje, więc w tym momencie dopiero mogę postawić sobie już legalnie tutaj alchemika. Więc tak też oczywiście zrobię. No i postawię tutaj kolejnego alchemika, tylko tak, żeby on w jakiś sensowny był w zasięgu. Tutaj. Ciągle się zastanawiam, w co pójść. Czy w to? Jeszcze nie wiem. Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem. Ale postawię alchemika w tym miejscu. Okej. Okay. Tak, żeby był blisko tego, żeby go wzmacniał. I pójdę pod to jednak. Dobra. Myślę, że sobie teraz już poradzimy z tym lepiej. Bo teraz widzicie, mam ten budynek, bo to oczywiście będzie teraz spoko. Aj, po co to postawiłem? Po co to postawiłem, prawda? Ale nie, teraz po prostu już helikopter daje sobie jeszcze lepiej radę. I to oczywiście trzeba mu przyznać, że teraz on będzie strasznie mocny. Ten też oczywiście teraz już pokaże swoją moc. Taką naprawdę swoją moc. Okej. Okay. W zasięgu tego chciałem postawić jeszcze jedną jednostkę. Powiedzmy tego bym postawił sobie z chęcią. On musi być w zasięgu jak najbliżej tego kolegi naszego. Tutaj. Myślę, że to jest w zasięgu. Bo będzie teraz wzmacniany i jego idziemy oczywiście pod tą stronę standardowo i pod dolną ścieżkę. Tak, pod dolną ścieżkę chcę pójść. Zdecydowanie. Pod first. Pod first, żeby tego pierwszego on bił. On jest fajny, bo będzie miał pełny zasięg mapy z wyjątkiem tego fragmentu, ale to nawet usuńmy od razu. Bo to i tak bym usunął, prawda? Teraz przynajmniej mam pełny zasięg, więc to jest oczywiście jak najbardziej spoko. A jak widzicie, idę i tak, czy siak ciągle w jednostki militarne. Nawet chciałbym tylko militarne robić, ale no wiadomo, że nie mogę tylko i wyłącznie ich tutaj budować. Dobra, pójdźmy tutaj w kolejnego destroyera. Tylko pierw bym to jednak chciał jeszcze zbudować. Tu będzie kolejny destroyer. Pod zasięg, czy pod tego? Dobra, pójdźmy pod to. Pod to. Ty też tego ten swój szocik dostaniesz lepszy. No i okej, okay. Myślę, że to jakoś sobie teraz już powinno radzić, rzecz jasna. Ty będziesz, ty jesteś destroyerem, ty jesteś tym. Okej, okay. Jak na razie, jak widzicie, jest nawet w porządku. Jakichś problemów większych nie przewiduję póki co. No ale to oczywiście może się bardzo szybko zmienić. No na half cashu faktycznie byłoby tutaj ciężko. Alternatywne rundy. No jakoś sobie to daje radę, jakoś sobie to daje oczywiście radę. Dobra, dolna ścieżka teraz już. Zacznijmy już budowę tego. Bo to będzie troszeczkę drogie, to będzie troszeczkę drogie. Do 80 rundy jeszcze powinienem z 20 tysiaków nazbierać. Mhm. Więc myślę, że spokojnie do tej 90 zdobędziemy tutaj piąty pier. I wtedy już powinno być oczywiście spoko. Jak dobrze wiecie, piąty tier przechodzi całą gierkę, więc tutaj oczywiście, jeśli już go macie, to się niczym nie przejmujecie. 63. runda średnie ma szansę z takim oto buildem. Głównie przez niego i przez destroyery, rzecz jasna. Może nie tego, bo on mało co robi, ale te dwa robią swoje. Czy jest sens w ogóle ciebie jeszcze budować? Chyba nie ma sensu już. Bo w tym miejscu mało kiedy będzie już balon. Przeważnie to będzie jeszcze Moab, więc okej, okay, tym się póki co nie przejmujemy. Ale myślę o buście jeszcze. Tutaj właśnie. Naszego snajperka. Ale może poczekajmy sobie grzecznie. Nazbierajmy tutaj sobie funduszy. Oczywiście tutaj koniecznie będzie trzeba zbudować ten trzeci tier, czyli 2-3-0, żeby one biły DDT.
bo DDT może być leciutko problematyczne. Helikopter chyba sam w sobie jest w stanie bić już DDT, oczywiście na piątym tierze. Na tym niższym czwartym nie bije, ale na piątym spoko. Już sobie on daje radę. Lekkie wzmocnienie. Ok. I kolejny, czwarty tier. To widzicie, już ten helikopter robi swoje. Nie widzi kamo, jak zauważyliście pewnie w tym miejscu, nie widzi ciągle jeszcze kamo. Dlatego też troszeczkę z obawy, że będą tutaj problemy z tego powodu. Jest w stanie to zbudować gdzieś wioskę koło tego. Niestety nie. Na pontonach, a nie, pontonów nie mogę budować. Mam zakaz powersów. W takim razie zostaje mi tylko i wyłącznie postawienie tutaj maga tego typu. Tutaj postawienie asekuracyjnej łodzi, żeby wiecie, zawsze te jednostki były tutaj odblokowane wszystkie, żeby każdy je widział. No i tutaj też postawimy asekuracyjną jednostkę. Sporo wydałem, tylko asekuracyjnie bardziej. No ale jest to potrzebne. Uwierzcie mi, że jest to potrzebne, bo bez tego byłoby mi bardzo ciężko później wygrać. Więc liczę, że sobie z tym poradzimy. Jeśli nie, to sprzedamy coś. Powiedzmy tego destroyera. To 4000. Może tego. Coś pokombinujemy, żeby dać sobie z tym jeszcze radę. Póki co, runa 75, na razie z YOLO, bez problemu dajemy radę. No dobra, leciutkie problemy się pokazują już powoli, ale to jeszcze ciągle jest spoko. Spoko, fajne. Tutaj też przydałoby się dać jeszcze taką jednostkę, byłoby teraz to bardzo miłe. Dałoby sobie radę wbrew pozorom, więc zobaczymy sobie jeszcze, czy to postawimy. Ale póki co chyba nie. Zbieramy grzecznie fundusze. To jest ważne. A wbrew pozorom, aż tak dużo tego nie mamy. Nie mamy zarobków i troszeczkę żałuję, że nie postawiłem łódek pod zarabianie, czyli pod 2, 2, 3. To byłoby dobre. Zawsze te 200 funduszów by tam nam szło co rundę. Po 13-15 rundach by nam się to spłaciło i byłby już czysty zysk. No oczywiście to byłoby spoko. Tak, niestety tego nie mam, więc tutaj jest ten leciutki zgrzyt przez to. No ale okej. My czy sobie tak czy siak damy radę. 117 tysięcy, 87 tysięcy. Ci po 15, po 20, czyli to jest nieistotna ilość. To jest miazga. No i oczywiście on. Chociaż tutaj nie wygląda on aż tak dobrze, prawda? Patrzcie się. Tylko i wyłącznie ma 76 tysięcy w porównaniu do tego 125. Albo tego 93. Różnica duża, naprawdę jest bardzo duża różnica. Szczerze mówiąc, jestem troszeczkę w szoku, że aż taka jest różnica. Ale okej. Dobra, 79 runa leci zwykły Zong i przy 80 leci już ten wzmocniony i on już będzie dla nas większym problemem, jeśli nie uzbieram. No jeszcze 13 tysięcy to jest dużo. Zwykły leci? Czy wzmocniony? Czy lecą dwa Zongi? Dwa Zongi, okej. No, wiecie, coś mi nie pasowało, że poleciał tylko jeden Zong. Bo jeden Zong poleciał na runie 79. To 80 musi być mocniejsza. I jeszcze 10 tysiaków. Lecimy do rundy setnej, rzecz jasna. Zobaczymy, czy nam się uda, czy też nie. Napiszcie też w komentarzu, czy uda mi się to przejść. A w ogóle nie przypomniałem o łapeczkach, więc jeśli oglądasz to w tym momencie, to zostaw łapkę, jeśli masz oczywiście taką ochotę. Za to ci oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję, bo pamiętasz o takich drobnych niby rzeczach, ale one bardzo dużo dla mnie znaczą. Super, 4000 to już jest bardzo mało, więc spokojnie to nazbieramy i spokojnie powinniśmy sobie już dać radę do końca, nie budując nic chyba nawet. I tak sobie spróbuję. Czyli już po uzbieraniu na ten helikopter nie będę już nic budował. Asekuracyjnie, jakbym miał taką potrzebę, to oczywiście wyjdę z gry i wejdę, żeby się ochronić. Ale myślę, że chyba nie będzie takiej potrzeby. Jedynie zbuduję jeszcze to. O, to jeszcze tylko zbuduję. I to już będzie wszystko. Już nic więcej nie będę tutaj stawiał, więc zobaczymy, czy damy sobie radę z takim oto zestawem. Jestem bardzo ciekaw.
bo ja tylko jeszcze postawię ten budynek i powinienem nazbierać koło 80 tysięcy po skończeniu tego. Chyba tak. Po 80 tysięcy powinienem tutaj spokojnie nazbierać, więc zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, więc teraz rączki tutaj i niech gra sobie leci sama. Ja tutaj już nic dosłownie nie będę dobudowywał, jedynie co będę szybko uciekał, jak będzie problem, prawda? No i dobra. Ciekawie, jak daleko są oni w stanie dojść. Tu jest max póki co. W moim kursorze jest max, do którego oni zdołali dojść po postawieniu od już moich tutaj helikopterków 5 tieru. Tutaj gdzieś doszedł. To jest póki co max. A dwie rundy poszły sobie od tak o, prawda? Od tak o. Ja wam po prostu mówię. Te helikoptery są przesadzone. A ma gdzieś może tutaj on doszedł. Może gdzieś tutaj. Ale coraz dalej dochodzą. Okej. Okay. Pierwsze DDT doszły aż tutaj, to jest daleko. Bo pamiętajcie, że runda 90. Któraś tam, bo tu oczywiście wszystko leci szybciej, leci troszeczkę inne. Mówiliście, pierwsze DDT pokazało nam się na rundzie 89. Normalnie jest to runda 90. Wszystko jest szybciej o rundę. Jest wzmocnione, więc 90. runda znowu leciały DDT. O tak, to jest mocne, no ale okej, okay, damy sobie chyba radę. Ciekawe, ile nazbieramy kasy, bo widzicie? Przeszedłem teraz rund, chyba 6 rund przeszedłem. Nabiłem tylko 25 tysięcy, to jest bardzo malutko. Bardzo malutko, chociaż tutaj teoretycznie wolniej się nabija kasę, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, ale widzicie? Co rundę prawie leci DDT. Oj, nie wiem, czy utrzymam się z tym buildem do końca już, czy będę musiał to postawić, nie wiem, super małpkę na przykład. Nie. Nie zaryzykuję. Podwinęła mi się podkładka pod myszkę i tak lekko nie mogłem nic zrobić, tak troszeczkę już się wydygałem, że przegram. Ale dobrze, spróbujmy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Mamy sporo funduszy, więc myślę o postawieniu tutaj jakiejś jednostki. Chciałem postawić w tym miejscu, byłoby super. Super małpkę. Jak się zmieścisz, moja droga małpeczko tutaj? Niestety nie. Więc w tym miejscu bym ją postawił. W okolicy alchemika był teraz spoko. Akurat w tym miejscu bym postawił w okolicy alchemika. I teraz tak, jest przy alchemiku, nie widzi kamo. Ona jeszcze sama w sobie nie widzi kamo. Więc postawię koło niej wioskę. Jako że buduję super małpkę, to wezmę dolną ścieżkę. I teraz no kamo. Ona nie widzi kamo. My teraz idziemy w górę. Kamo widzimy, więc dół już sobie odpuszczamy. Damy sobie pod zasięg. Chciałbym tutaj ten nabić sobie jeszcze punkcik, prawda? To by było dobre, ale teraz kogo sprzedać? Ciebie? Chyba ciebie. No i w to pójdziemy, pod awatara. No i okej, próbujmy dalej. Z tą rundą sobie nie poradziliśmy poprzednio. Zobaczmy, jak pójdzie nam teraz. I co? Będzie lepiej? Jest lepiej, chociaż no tak se. Potrzebuję tutaj mieć maksymalny zasięg, bo to będzie mi bardzo potrzebne teraz już. Bo pamiętajcie, że teraz jest coraz to trudniej, nie coraz to łatwiej. Tak to działa, jest coraz to trudniej. Okej. Okay. Super małpka teraz ma naprawdę bardzo fajny, przyjemny zasięg, więc teraz od tego miejsca już będzie ona klepała. A super małpka pod 3-2-0 jest bardzo dobra. Chociaż pisaliście mi też, że nie doceniam bardzo super małpki pod 3-0-2. Czyli pod 3-0-1, jeśli mam ten budynek z zasięgu. Ona też jest podobno bardzo mocna. Możliwe. Możliwe, że tak jest. Zbudowałem ten piąty, czy ten trzeci tier. Bo te purpurowe, co niekiedy lecą, mnie strasznie irytują. Nie wiem czemu, ale mi one pokonują bardzo to często. Więc wolę nie ryzykować. To nie jest tak troszeczkę drogie. Miałem nie wydawać kasy, no ale widzieliście sami, że dalej nie doszedłem. Czyli 22 czy trzecia runda to był max. Na alternatywnych rundach, pamiętacie o tym, że są alternatywne rundy, więc one są troszeczkę inne w stosunku do tego, co gramy przeważnie. One są ogólnie przyspieszone i to jest, ach, irytujące, no ale daliśmy radę, póki co oczywiście. Wolnimy. Coś w ogóle mi jeszcze da w tym momencie? Chyba nie za bardzo, no coś da.
Zwolniłem specjalnie, bo chcę zobaczyć, czy w ogóle damy tutaj radę teraz. Jest ciężko, powiem. Jest teraz bardzo, bardzo ciężko. Okej, okej. Co z wami? Bo to są właśnie dosyć ciężkie jednostki te. Okej. Muszę znowu wyjść i wejść. Powiem wam, że jest ciężko, o dziwo. Jest o dziwo bardzo ciężko. I teraz tak o. W tym momencie... Jakie mam alternatywy, żeby je użyć tutaj? Do tej gry. Mogę tych postawić więcej. Koło tego budynku oczywiście. One by sobie w miarę fajnie z tym radziły. Chyba w to pójdę. Po prostu chyba w to pójdę. Te jednostki. Albo w Wizarda jednego. Jeden Wizard też byłby spoko. Postawiony w tym miejscu na strągi. On też by sobie dawał z nim tutaj spoko radę. Albo w tym miejscu nawet. Tylko się nie zmieści. To jest taki leciutki tylko problem. Tutaj go postawię, ale on by zabrał wtedy od alchemika. Ale to by już był w zasięgu wioski. Dobra, postawię go w tym miejscu. Jest w zasięgu wioski. W zasięgu alchemika powinien być. Jeśli nie, to tutaj dostawimy nowego alchemika później. 3, damy to i 2 te. I spróbujmy pierw. To wystarczy do pokonania tej rundy. A czekajcie, tylko jeszcze jedna rzecz. Tak, zapomniałem oczywiście. Jest alchemik, pod strągi miałem go jeszcze ustawić. Taki szczegół, prawda? Dobra, daliśmy radę. Ustawmy go pod strągi. Bo po to ten alchemik jest. Ten alchemik ma sobie poradzić z tymi wszystkimi strągę. Nie z tymi łatwymi. Te łatwe rozwali tutaj nasza ekipa helikopterów oraz supermałpka. On ma się zająć głównie właśnie tymi jednostkami. Ok, sobie tutaj jeszcze jednego i go podbijmy. Żeby faktycznie nasz mag był zawsze zaupgrade'owany, bo na tym mi bardzo to teraz zależy. Aj! Widzieliście to? To jest ten cały ból. Chciałem wyjść, żeby wejść jeszcze raz, a tutaj mi wywaliło. No dobra, ale wyzwanie jest pokonane. Miała być runda 60, była 80 też, a była 97. Okej. Okay. Więc spoko, może być. Mówię, ja bym grał całkowicie w inny sposób, z innymi jednostkami bardziej. Nie z tymi, no ale okej, wyzwanie to wyzwanie. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Brawl Stars Defense 6. Możecie pisać swoje wyzwania, propozycje, mapek, trybów, co byście chcieli tutaj zobaczyć. Ja postaram się to ponagrywać. Na razie, hej, pa!